Wystawa została przygotowana w związku z promocją traktu królewskiego w Gnieźnie, który został ukończony w zeszłym roku, w 2018 na jesień. I w tym roku chcemy, żeby ten trakt został ożywiony, żeby dowiedzieli się o nim turyści. Chcemy pokazać artystów, którzy stworzyli rzeźby na tym trakcie, ale też pokazać ich z innej strony. Indywidualną twórczość, a nie tylko przez pryzmat tego, co widzimy na ulicy, czyli króliki, rzeźby królów i rzeźby legend. Dziś zaprezentuje się trzech twórców. Pan Rafał Nowak, który jest twórcą królów pięciu koronowanych w Gnieźnie. Pan Maciej Jagodziński wraz z żoną Anetą przygotowali rzeźby królików. I Jarosław Bogucki, twórca rzeźb znanych z legend, czyli Piasta Oracza i Lecha. Ja, abstrahując troszkę od tego, co jest na trakcie, od tych postaci dosyć jednak poważnych, przedstawiłem tutaj Państwu takie moje radości, taka moja trochę zabawa ze zwierzętami, z ich kształtami, poszukiwanie piękna, proporcji, choć oczywiście to są bardzo moje proporcje i bardzo moje piękno. My chcemy przedstawić artystów, którzy dla nas są właściwie anonimowi, tak samo jak dla mieszkańców Gniezna. Dlatego ta wystawa, żeby pokazać ich twórczość indywidualną, ale też, żeby móc z nimi się spotkać i porozmawiać.